chciałem wam pokazać dzisiaj taką pętlę krosową, którą tutaj mam w lesie. To jest taki las pod Wołominem. Myślę, że każdy powinien mieć w swoim jakimś takim, nazwijmy to, arsenale tras biegowych jakąś taką krosową pętlę. Jasne, jak ktoś mieszka na jakimś osiedlu, gdzie po prostu nie ma szansy, no to nic na to nie poradzi, ale to jeszcze za czasów moich pierwszych kontaktów z Jurkiem Skarżyńskim, to pamiętam, że on właśnie nalegał na to, żeby mieć jakąś krosową pętlę. Ale tutaj znalazłem niedawno taką pętlę, która ma, no, nie ma dokładnie kilometra, ma 940 metrów, policzyłem dokładnie. I chcę wam pokazać, teraz powinien być jednak bardzo wymagający momentami, jeśli chodzi na przykład o kwestię podbiegów. Jak mieszkałem kiedyś w Warszawie w okolicy Lasu Bielańskiego, to tam z podbiegami miałem dużo fajniej. No tutaj niestety nie ma takich podbiegów, ale jest jakiś taki, przynajmniej namiastka podbiegu. Wprawdzie jest to bardzo daleko od tego, co powinienem mieć, jeśli chciałbym na przykład dobrze biegać na Monte Cazura. No ale co zrobić? No nic, to zapraszam was na mój podbieg. Będę starał się go, na podbieg, na moją pętlę, będę starał się go biec dosyć mocno, więc się nie dziwcie, że to tak mocno biegnę, przynajmniej jak na mnie. Oczywiście Henio Szos, gdyby tutaj biegał, to by to było jego tempo po prostu takiego żwawszego rozbiegania, ale dla mnie to będzie mocno. Ubrałem się w startową koszulkę, zresztą w ogóle mi się wydaje, to taka dygresja, że nie bardzo rozumiem te osoby, tych chłopaków szczególnie, bo dziewczyny to rozumiem, że tam mają jakieś obiekcje, że nie dobrze wyglądają w czymś i tak dalej, ale nie bardzo rozumiem chłopaków, którzy mocne wysiłki, mocne, nie wiem, jakieś treningi czy zawody biegają w lecie w t-shirtach. No po prostu nie wyobrażam sobie, jak można biegać w czymś, co nie jest na maksa wentylowane. No teoretycznie mógłbym biegać też bez koszulki, gdyby nie to, że tutaj niestety są różne fałdki i tak, no nie każdy byłby zadowolony z mojego widoku. No dobra, to właściwie mogę powiedzieć, że jestem rozgrzany. Przyjmijmy, że to jest start. Ostatnie. Ruszam. Będzie mocno. No, podbieg nie jest jakoś szczególnie długi, ale co zrobić, no po prostu nie mam tutaj lepszego podbiegu. Potem chwilę przeciskania się pomiędzy jakimiś krzakami. Wykrajają po prostu z tego lasu działki, ten las się zmniejsza. No i niestety pewnie za chwilę tutaj po prawej już będzie jakaś budowa. Chociaż akurat to stoi od długiego czasu, no ale obawiam się, że za 5 lat już nie będzie można sobie tędy biegać. Tutaj zbieg, oczywiście Marcin Świerc by tutaj pokazał, co potrafi, chociaż to dla niego żaden zbieg. Tutaj wbiegamy teraz na taki fragment, gdzie jest ten taki no, trochę piaskowa nawierzchnia, ta noga lekko grzęźnie, może tego nie widać tutaj na nagraniu, ale jest tutaj tak trochę niestabilnie, ale fajny odcinek, on tak lekko pchnie się do góry. Tutaj chcąc utrzymać równą intensywność, trzeba mieć trochę samozaparcia, bo chciałoby się tutaj trochę odpuścić, bo po tym zbiegu jednak, po tym podbiegu i zbiegu jednak tam trochę człowiek się zmęczył, ale tutaj trzeba cisnąć. Tutaj ostry zakręt w lewo i teraz biegamy na najfajniejszy z punktu widzenia możliwości szybkiego biegania odcinek. Też jakieś 350 metrów, tutaj jest bardzo taka dobrze ubita, ale miękka ściółka, na której noga świetnie oddaje. Jest bardzo fajnie się tutaj naprawdę biega i no to jest mój ulubiony fragment. No jest też oczywiście najłatwiejszy po prostu.
5 takich pętli i trening zrobiony. No oczywiście nie zawsze to może wyjść w takim tempie. 940 metrów. Szkoda, że tych 60 brakuje. No można byłoby pewnie gdzieś tutaj nakombinować i kręcić pomiędzy tymi drzewami, ale już nie chciałem robić jakichś alpejskich kombinacji. Chociaż... No to do zobaczenia.